Drodzy widzowie, dzień dobry. Tutaj Ziggy z Teksasu. Razem z Noemi, którą już znacie. Cześć Noemi, witaj. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Noemi, wiesz, mam dzisiaj szczególny dzień, bo mam maraton. Piątek, sobota, niedziela nadawaliśmy z New Jersey. To był duży festiwal zdrowia, polonijny festiwal zdrowia. Ale dzisiaj mam szczególną przyjemność, bo uwielbiam tematy, o których dzisiaj będziemy mówić. Moje przebudzenie, wiesz, zaczęło się właśnie od kosmosu. Od tego, że poszerzałem swoją świadomość, zdobywając kolejne informacje o tym, że nie jesteśmy sami. A my dzisiaj chcemy o tym powiedzieć, że nie jesteśmy sami, bo ty, przypomnę, masz bezpośredni kontakt z Arkturianami. Przepraszam, z Arkturianami. Ten bezpośredni kontakt, on nie jest taki żywy, czyli tête-à-tête, ale mimo wszystko przypomnijmy to, że łączysz się z nimi. Jak to wygląda u ciebie? Powiedzmy jeszcze, przypomnijmy to. U mnie to wygląda bardzo żywo. Ten kontakt telepatyczny jest. I Ami przekazuje mi informacje za pomocą obrazów, emocji, czasem konkretnych słów. Ale jest to na zasadzie takiej, że przyszła któregoś razu do mnie, to było jeszcze w marcu tego roku, tak na początku miesiąca bardziej, gdzieś tak między godziną 22 a 23, akurat już leżałam w łóżku, żeby sobie po prostu przygotować się do spania i w pewnym momencie taka już rozluźniona, poczułam obecność czyjąś i nauczona już doświadczeniem z wcześniejszych spotkań z innymi istotami różnymi. Zapytałam się, w jakim celu przyszła, z jakiego powodu, jak mogę się do niej zwracać, czy używać jakieś imię na przykład. I wtedy podała mi swoje imię do takiego kontaktu ze mną i powiedziała mi, że nazywa się Ami. I po prostu zgodziłam się na tą współpracę, którą mi zaoferowała, bo tak poczułam, że przyciągnęłam się razem z nią, przyciągnęłyśmy się jak takie magnesy, bo uważam i tak to czuję, jestem przekonana o tym, że każdy z nas ludzi, każda zresztą z istot, jest takim magnesem specyficznym, który koncentrując się poprzez to, czy to robi świadomie, czy nie, to już jest inna kwestia, ale przyciąga te energie, które są z daną osobą kompatybilne. I myśmy się na tej zasadzie z Ami przyciągnęły. Ona stwierdziła, że może spróbować ze mną tego kontaktu, zrobiła to i po prostu wyraziłam na to zgodę. Mm-hmm. Tak jak przez marzec pisały pierwszą taką część tekstów zatytułowanych Żywi ludzie, bo chodzi o to, że to jest przede wszystkim przekaz od Arkturian na temat ludzi, do ludzi, między innymi też do innych istot, z którymi żyjemy na Ziemi, żeby ludzie wiedzieli, że mają towarzystwo, mają wsparcie, mają pomoc z tym, że w takiej zasadzie, że jest to wsparcie energetyczne. Oni są takimi istotami, które są opiekunami tego wszechświata w związku z tym każdego jego elementu i w związku z tym ludzi też. Ale tak jak my, istoty ludzkie, mamy wolny wybór, tak to pociąga za sobą konsekwencje, że możemy zdecydować się na kontakt z nimi, taki na przykład telepatyczny, lub iść swoją drogą bez czegoś takiego. A dróg jest całe mnóstwo, tyle ile jest ludzi. I to właśnie jest jedna z takich głównych zasad, że jest wolny wybór. To jest ciekawe, co ty mówisz o wolnym wyborze, dlatego że zwrócił mi na to uwagę w nagraniu z piątku Roman Nacht, kiedy użyłem słowa wolna wola. No i Roman Nacht mnie poprawił, mówi, wiesz co, wolna wola
w tym świecie duchowym jest kojarzona z taką wolną Amerykanką. On zawsze żartuje, natomiast my mamy wolny wybór i wybieramy z tego, co mamy do dyspozycji. Tak, to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że w każdym momencie, w każdej chwili naszego życia, właśnie dobrze jest to robić świadomie, poprzez te myśli, które mamy, poprzez emocje, nadajemy jak nadajniki, jak takie magnesy, przyciągając to, co jest takie samo. Mówił o tym między innymi. Czyli podobieństwa. Tak, mówiła o tym między innymi Ami. Zresztą to jest temat, który się przewija w tym świecie alternatywnym też na różne sposoby. A u mnie jest tak, że tego doświadczyłam po prostu. Jak każdego dnia wstaję, to na przykład idąc do łazienki i siadając na tron, albo patrząc się w lustro, myjąc zęby, mówię sobie: witaj, zaczął się piękny dzień w zdrowiu, w spokoju, w dobrobycie i w życia zachwycie. Na przykład. To już jest tak zwane wybranie, decyzja. Tak, jak spędzisz następne godziny tego dnia. Na przykład. Tak. Noemi, przeczytałaś w ostatniej audycji swój tekst, który tak naprawdę po części jest twój, a po części jest Ami. To jest nasz wspólny. Wasz wspólny tekst. Dzisiaj przychodzisz do mnie z kolejną częścią, którą też podyktowała ci Ami, którą ty po prostu przepisałaś, przepuszczając przez filtr swojego ciała i umysłu. Chcemy to dzisiaj przeczytać, kochani widzowie. To będzie wyglądało tak, że Noemi przeczyta, a potem porozmawiamy o kolejnych punktach. To będą punkty. Zacznijmy może od pierwszego punktu. Dobrze, proszę bardzo. Pierwsze pytanie. Z jakiego powodu wy, Arkturianie, zdecydowaliście się zwrócić uwagę na ludzi? My, Arkturianie, jesteśmy opiekunami tego wszechświata, więc ludzi też. Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy zaistnieli tu na planie materialnym, a jednocześnie mamy bezpośredni kontakt ze światem duchowym, z radą starszych i z innymi istotami zajmującymi się tymi przestrzeniami, ponieważ wszechświat ten jest wielowymiarowy, czyli składa się z różnych warstw i wymaga pielęgnacji tak ze strony materialnej, jak i duchowej, na różnych częstotliwościach. Ludzie są w tym wszechświecie równie ważni, jak każdy jego element. My wszyscy jesteśmy rodziną, przejawionymi formami źródła. Jesteśmy jednym, a jednocześnie każdy z nas charakteryzuje się innymi cechami i ma inne przeznaczenie. To jest widoczne także na Ziemi, na przykład pszczoły są inne niż motyle, bo są przeznaczone do różnych działań. To samo tyczy się ludzi. Człowiek jest samym życiem przejawionym w doskonałej postaci i jeżeli jest tego w pełni świadomy, jest prawdziwie żywy. Nam, Arkturianom, chodzi o to, żeby to życie pielęgnować i przypomnieć człowiekowi jego prawdziwą naturę, żywego stwórcy przejawionego w ludzkim ciele w miłości bezwarunkowej. Wyłapałem jedną kwestię w tym pierwszym punkcie, kiedy Ami porównuje pszczoły do motyli. To jest widoczne także na Ziemi. Pszczoły są inne niż motyle, bo są przeznaczone do różnych działań. I dalej pisze, to samo tyczy się ludzi. Czy odkryłaś, albo też miałaś taką informację, do czego my jesteśmy przeznaczeni? Jakie jest nasze przeznaczenie? Bo do czego pszczoły, to my wiemy. Ona porównała to do życia tu na Ziemi, takiego, które my po prostu ludzie znamy. Bo każda istota jest do czegoś konkretnego przeznaczona na zasadzie takiej, że ma określone cechy, które powodują to, że ona po prostu robi to, co robi najlepiej, w taki sposób, w jaki robi spontanicznie, zupełnie będąc pod tym względem inną niż
inna istota, która ma na przykład inne cechy, inne talenty. No tak, jak ten motyl, który nie potrafi zbierać miodu. Mhm. Tak jak pszczoła nie. Mhm. Ale jest równie ważny. Równie ważny jest. Mhm. I człowiek, jego przeznaczeniem jest zjednoczenie się ze źródłem swojego istnienia. Czy ty... Którym już jest. Mhm. Którym już jest. Myślałem, że powiesz coś innego, wiesz, że powiesz nam, że jesteśmy tutaj po to, ażeby opiekować się tą ziemską biblioteką. Ale to jest jeszcze bardziej szczytne, to co powiedziałaś. Powiedzisz, Zigi, ludzie, tak jak zostało mi to też przekazane od Ami i z tego, co sama doświadczyłam, mówiąc o tym, co Ami mi przekazała, ludzie doświadczają na różne sposoby tak naprawdę siebie samych w tym akcie twórczym, w tym bezkresnym potoku życia, którym tak naprawdę sami są. To jest właściwie trochę tak, jakby mówić o sobie samym w trzeciej osobie, mhm. do drugiej osoby, a ta trzecia osoba jest w tym samym pokoju. Wiesz co, to... drugiej osobie. Ale wiesz co, ja to przeżywałem osobiście, bo ja mieszkałem w bardzo tradycyjnym domu na Śląsku, gdzie miało się wielki szacunek do dorosłych i do mamy mówiłem mamo, ale już do babci mówiłem wy. Prawda? Czy wy zjedlibyście obiad? To było do babci. Ale zgadnij, jak się mówiło do prababci, bo też taką miałem. A jak? Z jeszcze większym szacunkiem, czyli czy oni zjedliby obiad? Autentyczne. To był wyraz szacunku, czyli było to stopniowanie. Mama na ty, mamo, ale babcia już na wy. Natomiast jeszcze większy szacunek oni. I zastanawiałem się zawsze, co by było, gdyby żyła jeszcze moja prababcia. Wiesz co, zastanawiałeś się nad tym, czy to może być taki przejaw traktowania poprzez babcię czy prababcię swoich przodków po prostu? Możliwe. I te istoty, które się opiekują członkami danej rodziny, mhm. ludźmi w danej rodzinie, bo przecież możemy kontaktować się z przodkami. Oni tak naprawdę, jeżeli są wezwani, chętnie pomagają. Mhm. Bo przecież jesteśmy jedni. Zakładam, że to mogło tak być. Że to mogło tak dla być. Dla mnie bardziej takie naturalne jest zwracanie się po prostu babciu, kochana babciu. Mhm. Zresztą do babci i do prababci mam bardzo taki sama wielki sentyment. Już obie są świętej pamięci, ale obie były dla mnie jak tak naprawdę mama. Bo tak jak ci wspominałam, moja mama wyjechała na studia do innego miasta, jak ja się urodziłam. Po prostu byłam malutka i zdecydowała się po prostu zostawić mnie pod opieką swojej mamy i swojej babci, czyli dla mnie babci i prababci, żeby mogła studiować. I ona przyjeżdżała w odwiedziny, ale tak czy siak utożsamiałam babcię i prababcię z takimi najbliższymi mi osobami. Przyjaciółkami. Przyjaciółkami i matkami. To było na zasadzie takiego bycia z paroma mamami, bo były mi bardzo, bardzo bliskie po prostu w wieku takim właśnie najmłodszym, przedszkolnym mm-hmm. i wczesnoszkolnym. Także dobrze jest mieć szacunek, ale przede wszystkim najpierw do siebie samego. Mm-hmm. I jak ze sobą samym, bezpośrednio, tak jasno, bez ukrywania czegokolwiek, rozmawiamy na bieżąco z taką czułością i z szacunkiem, to można sobie bardzo poradzić i pomóc na co dzień i mieć ten szacunek jednocześnie do innych, bez względu na to, jakie mają zdanie na jakikolwiek temat. Mhm. Tak, pamiętam, że to mocno utkwiło we mnie i moim bracie to doświadczenie, bo nie było takiego ciepłego kontaktu z tą prababcią.
Nie? Bo to wiesz, samo to zdanie, które musiałaś wypowiedzieć, czy oni by zjedli ten obiad, odsuwało cię od tej prababci, nie? O ileś tam stopni. Więc to, tu masz rację. Wiesz, tak właśnie jeszcze tylko Zygi, tak też o Ami, to co mi mówiła, podam. Bo szacunek ważne jest mieć bez względu na to, czy jakaś osoba jest autorytetem, czy kimś tak zwanym wyżej postawionym w rodzinie ze względu na swoją pozycję, albo majątek, albo cokolwiek, albo studia, jakie skończyła i tak dalej, i tak dalej. Na takim poziomie podstawowym, źródłowym, wszyscy jesteśmy równie ważni. No tak. Tylko dobrze jest właśnie podejść do siebie nawzajem z taką wyrozumiałością, w takim duchu pomocniczości, spokoju, z dobrym humorem nawet. Jakie jest nasze następne pytanie? Drugie brzmi następująco. W jakim celu wy, Arcturianie, wybraliście takie działanie? Wszem i wobec przekazujemy, że nadeszła pora powrotu do źródła życia, którym każdy jest. To jest koniec doświadczania dualizmu, zabawy w dobro i zło, w ciemność i światło, w iluzję rozdzielenia. To jest początek świadomego zjednoczenia w ciągłym tu i teraz, bez żadnych granic. Właściwie tutaj to nic dodać i nic ująć. Wszystko rozumiemy. Czy ty czujesz osobiście, że to jest właśnie teraz ten moment tego, o czym oni powiedzieli? Mam to samo poczucie. Tak jak ci wcześniej mówiłam, jak spotkałam się z Ami, to poczułam, że po prostu żeśmy się nawzajem przyciągnęły. Czyli to był ten najlepszy moment do tego, żebyście się spotkały? Tak miało być po prostu. I obie zadecydowałyśmy w pewnym momencie, że się na to zgadzamy. I bardzo czuję, że to tak jest. Że właśnie nadszedł ten moment zjednoczenia. Trzeci punkt jest równie ciekawy. To co? Czytam, tak? Dobrze. W jaki sposób to zjednoczenie osiągnąć? Doświadczając całym sobą, że tak już jest. Można wybrać różne drogi. Jest ich wiele, tyle ile istot. Jednak na każdej z nich ważne jest skierować uwagę do swojego wnętrza, do serca. Ono jest nadajnikiem i odbiornikiem najsubtelniejszych energii. I każdy może swobodnie zdecydować, jaki rodzaj energii przyciągnąć do siebie. Pod tym względem można powiedzieć, że każdy jest wszechmocnym i bezgranicznym magnesem. Dlatego tak ważne jest, na czym każdy się koncentruje. Ważne jest, żeby bez strachu pozwalać swobodnie przepływać każdej emocji oraz myśli, nawet tym, które wydają się najprzeraźliwsze, bo utrzymując się jednocześnie w stanie spokoju, wchodzi się w całkowity stan jedności, a strachy, złości i smutki znikają. To jest po prostu już bycie samym źródłem, wybaczając i odpuszczając tak naprawdę samemu sobie w poczuciu wdzięczności. Wszystko, czego się doświadczyło, żeby wreszcie całkowicie cieszyć się prawdziwym życiem w totalnej wolności. Droga i cel jest jednym. Tutaj muszę dodać, że chyba najtrudniejsze na tej drodze dla ludzi jest pozbycie się, nie wiem jak to nazwać, strachu. Bo strach determinuje ludzi dziś. Tych strachów jest tak mnóstwo, tak wiele. I co człowiek, to jest inny ten strach. Wiesz co, wiele Zygi takich sposobów, ale oprócz tego, że na strach, to jeszcze na smutki. Moim zdaniem jeszcze smutek. Smutki, lęki, tak, bo strach jest czym innym niż smutek i lęk na przykład, bo jeszcze mamy lęki też takie,
czasami nawet nieuświadomione lęki. Chociaż niektórzy uważają, że ze strachu wychodzi tak naprawdę smutek i złość. No to są po prostu... Wiesz co, ja bardziej strach kojarzę z czymś, co jest naszą immanentną cechą taką, bo strach mi się kojarzy z czymś nagłym, czyli przeraziłem się, wystraszyłem się, bo przyjechało koło mnie blisko samochód i odskoczyłem. Strach pozwolił mi na ten odskok, ale on strach mija szybko. Natomiast lęk może być zabójczy. A w takim kontekście? W takim kontekście. Dla mnie strach i lęk to jest właściwie to samo, tylko kwestia różnicy w nazwie. Bo utożsamiam strach jako taki główny element, jeżeli na przykład jest ten strach obyt? Przedłużony, permanentny. Tak, ja to nazwałem lękiem, ten przedłużony taki. Można tak to też nazwać. Kwestia jest tego taka, że są te tak zwane strachy krótkie, jak powiedziałeś, ale są też takie długie, gdzie na przykład człowiek się zmaga, walczy z utrzymaniem pracy na przykład. Tak. I zależy mu na tym, żeby utrzymać rodzinę, bo dzieci i no bo po prostu potrzeba z czegoś żyć i płacić rachunki na przykład. I to jest bardzo prawdziwe poczucie, ale iluzoryczne, bo jeżeli wejdziemy w tą przestrzeń swojego źródła, a to wejście w tą przestrzeń źródła można, tak jak jeszcze potem to czytam i tak jak wcześniej napisałam z Ami, uzyskać na przykład poprzez zatrzymanie się i oddech, to w tym momencie można dojść do takiego też uczucia, że tak naprawdę jest się zawsze, wszędzie po prostu bezpiecznym. Że to tylko i wyłącznie jest iluzja, ten strach, który tak paraliżuje momentami. Zresztą to jest też kwestia uzależnień, współuzależnień. Temat rzeka, ale zamiast mówić o tym, to ważne jest się właśnie skupiać na tym, co jest dobre. Na tym, co jest w spokoju, w pięknie. Na tym, co kochamy robić. No tak, ale wiesz, pewnie niektórzy widzowie, którzy nas oglądają teraz i słuchają, są w sytuacji, w której właśnie stracił pracę. No i jest jego byt i jego rodziny zagrożony, prawda? Czy tu mamy jakiś przepis na wyjście z takiej sytuacji? Tak, jest później podane też. Jest podane dalej w innych punktach. Tak, jest w tym podane, co dalej napisałam i w tym, co wcześniej. Aha. Jest sobie po prostu to wszystko razem przysłuchać. To dokładnie. Przypomnimy to. Dobrze, no to przejdźmy do następnego punktu. Dobrze. Czwarte. Czy możesz, Ami, podać bardziej szczegółowe wskazówki? Każdy dla siebie jest najlepszym drogowskazem, jeżeli ma się do siebie samego zaufanie, a także przekonanie, że wszystko jest dobrze w miłości absolutnej oraz w mocy życia, zachowując przy tym wewnętrzny spokój i dystans do formy, jaką się przejawiło. W związku z tym można wziąć pod uwagę następujące wskazówki. Pierwsza. Bez brania czegokolwiek do siebie funkcjonować bez przywiązywania się. Chodzi o to, żeby wystrzegać się zapętlenia w iluzji, takiej jak między innymi trwanie w przekonaniu, że jest się bezwartościowym, bez szansy na jakikolwiek dobrobyt i szczęście, albo w przeświadczeniu, że ciężko jest żyć na tym świecie, a tym bardziej jak się jest kobietą, lub w poczuciu winy za popełnione grzechy bez szansy na odkupienie, bądź w poczuciu bezpowrotnej straty kogoś lub czegoś bezcennego i unikatowego itd. Można w każdej chwili przestać brać do siebie cokolwiek, co się słyszy, widzi czy czuje, bez względu na to, czy jest to tak zwana pochwała czy obelga. Kiedy się wie, kim się jest, ma się bezpiecznie otwarte serce,
i śmiało doświadcza się siebie na różne wspaniałe i piękne sposoby, bez występowania jakiegokolwiek zranienia czy traumy. Kolejna wskazówka. Bez zakładania czegokolwiek z góry robić wszystko najlepiej, jak się potrafi, czyli działać bez domysłów, przypuszczeń, założeń i oczekiwań, dając z siebie to, co ma się najlepsze. Począwszy od zwykłych, niezwykłych, codziennych czynności, przez pracę zarobkową, po manifestowanie swoich pasji, wszystko traktować jak chwalenie Stwórcy, czyli wszystko robić tak, jak dla siebie samego, bez oczekiwania nagród, z wdzięcznością za każdą chwilę istnienia. Kolejna wskazówka. Być rzetelnym w słowach, ponieważ są one potężnym narzędziem mogącym wiele zmienić. Ważne jest, aby słowa harmonijnie wynikały z emocji i myśli, stanowiąc z nimi spójną całość, w jedności ze Stwórcą jako źródłem życia, w połączeniu z sercem. W związku z tym ważne jest, aby używać słów w taki sposób, aby wyrażały miłość do samego siebie i do wszystkiego. Istotne jest zatem zastanowić się, zanim się coś powie, co się pragnie kreować swoim słowem i do siebie przyciągać. Dobrze jest przy tym pamiętać, że pragnienie wynika z głębi, tak zwanego jestestwa, i jest długoterminowe, a chcenie jest chwilowe i wynika z tak zwanego ego lub z potrzeb ciała, które na przykład komunikuje, że chce mu się pić. Wielu według tych prawideł funkcjonowało i wielu je mimo wszystko jeszcze stosuje, doświadczając prawdziwego życia na co dzień. Wiedzieli już o tym m.in. Toltekowie, ale są też tacy, którzy żyją w ten sposób bez zdawania sobie sprawy z tego, że to są zasady używane już dawno temu i zachowują się po prostu autentycznie i swobodnie, w radości bycia sobą, błogosławionym życiem. Im więcej ludzi jest w takim stanie świadomości, tym wyraźniejsze i konkretniejsze są pojawiające się zmiany w szacunku do życia. Taki żywy człowiek, doceniając to, kim jest i będąc uważanym na co i będąc uważnym na co kieruje energię życiową, staje się odpowiedzialny za to, co kreuje, tak wewnątrz siebie, jak i na zewnątrz, bo wyraźnie doświadcza, że wszystko jest ze sobą połączone w bezkresnym strumieniu wszechmogącego życia. Kolejna wskazówka. Wyjątkowo pomocne w doświadczeniu prawdziwej kwintesencji siebie jest również bycie w chwili obecnej, czyli w teraźniejszości, w tu i teraz. Bez roztrząsania czy analizowania tego, co było, bez zastanawiania się, co będzie, czyli bez zbędnego myślenia, można zatrzymać się najlepiej na łonie przyrody i spokojnie pooddychać w swoim tempie, a nawet parę razy ziewnąć. To uspokaja, wycisza i dotlenia cały organizm. W takim momencie można zrzucić z siebie płaszcz swojej osobowości. Można odłożyć na bok role, jakie się pełni w rodzinie, w pracy czy wśród znajomych, a nawet noszone przez siebie imię. I po zrzuceniu wszystkiego, co tylko się da, można doświadczyć tego, co zostaje. To jest tak zwane przebudzenie. Wszystko, czego tak naprawdę potrzebujecie, już w was jest. Kiedy tak czytasz, to wyobrażam sobie ciebie, wiesz? Szczególnie te ostatnie akapity. Jak żyjesz? Czy już potrafisz żyć tak, jak ona pisze, jak ona odpowiada? Cały czas doświadczam, Zigi. Cały czas doświadczam. Chociaż powiem ci, że któregoś razu szłam do sklepu, tak na piechotkę. Wyszłam tak po prostu, to było około godziny 9 z rana i słońce cudownie świeciło. To było tak z tydzień, dwa tygodnie temu. I wiesz, spojrzałam w pewnym momencie na trawę, jak cudownie się błyszczała takimi tysiącami kropelek wody i wzruszyłam się tak, że po prostu same mi łzy pociekły z oczu. Mm-hmm.
takie szczęście poczułam i taką miłość, która jest inną miłością niż do dziecka jako matki, czy do umiłowanego partnera, czy do ulubionej zabawy. To było bardzo głębokie przeżycie i już miałam do czynienia z takimi odczuciami i z takim stanem, gdzie właśnie zostawiłam na boku nawet swoje imię i doświadczyłam tego stanu źródłowego, moim zdaniem. Piękne. Piękne to, co mówisz. Ja dzisiaj opowiadałem bracie Sosze, ale chyba nie na wizji, o tym, że doświadczyłem podobnego stanu, wiesz, ale nim doświadczyłem tego, ja w życiu próbowałem różnych rzeczy. Ja już wiedziałem, że to przebudzenie jest ważne i myślałem, że kursy zapewnią mi takie przebudzenie. I brałem jeden za drugim. Kurs Silwy pierwszy, drugi stopień, trzeci, następne kursy. I nic nie dawało mi tego spokoju, tej pełni, wiesz. I kiedyś tak siedziałem, ja już miałem swoje dzieci, jeszcze były małe. I przypomniała mi się sytuacja, kiedy byłem bardzo małym dzieckiem. Ja wtedy uwielbiałem uciekać z domu. Nie wiem, czy ja tobie tego nie opowiadałem kiedyś bez wizji, że uciekałem na taką szopkę, w której były króliki, bo było wysoko. Wydawało mi się, że jak ja tam wysoko usiądę, to będę bliżej nieba. I wieczorami bardzo tęskniłem. Tęskniłem do gwiazd. I to uczucie do mnie wróciło po latach. I ja po latach zrozumiałem dopiero, że to była ta pełnia. Po prostu odrzucić wszystko, zdjąć wszystkie płaszcze, wszystkie maski i po prostu poczuć. Tak samo to czuję, że to jest taką kwintesencją. Tak, tego. Tak. To było nieistotne wtedy dla moich rodziców. Oni wręcz przeciwnie, oni się bali o mnie, że coś ze mną nie tak, bo jak mnie mama zapytała, dlaczego tam siedzę, to ja mówię, że chcę wrócić do domu. A ja byłem w domu. Tak. Tak, tak, dokładnie. Tylko to widzisz, Zigi, właśnie trzeba doświadczyć, żeby wiedzieć, czuć. Tak. I to jest taki stan, gdzie w pewnym momencie można poczuć swobodę, nawet bez żadnych uczuć, po prostu. Taką swobodę bycia sobą. Tak, to jest piękne, co powiedziałaś. To była swoboda bycia sobą. Nic tak, mi, niczego tak, mi nie brakowało. Niczego. Tak, momencie. I cieszę się tym. I z tego wychodzi już właśnie radość bycia i doświadczania tak naprawdę siebie samego na różne sposoby. Ale o tym z będzie, jakiego powodu... Będzie w kolejnym punkcie. Tak, bo widzisz, my się wcielamy z różnych powodów, a czasem z paru powodów naraz. No właśnie, to jest w następnym punkcie, piątym. Tak, i czasem się w tym zapętlamy, zapominając tak naprawdę o tej kwintesencji, prawdzie swojej, o tym źródle, którym jesteśmy. Ale to co, czytamy dalej, tak? To czytamy piąty punkt. A co z tymi, którzy z różnych powodów ociągają się i odpychają od siebie tego typu zmiany? Pojęcie spóźnienia się lub przegapienia powrotu do źródła, bądź ucieczki od niego, to iluzja. Każdy ma swój moment, w którym to dla niego następuje, bez wyjątku. Każdy krok po kroku, dzień po dniu, w swoim tempie realizuje swój plan przebudzenia prawdziwego siebie. Zostało to ustalone jeszcze zanim doszło do przejawienia się źródła na planach duchowych i materialnych. Zanim nastąpiło jakiekolwiek stworzenie. To jest naturalny stan. Bycie źródłem życia. Noemi, wiesz, kiedy to teraz czytałaś, to pomyślałem sobie o dyskusji, która jest na moim kanale i wśród moich przyjaciół, o tym, że ci, którzy nam dziś to robią, czyli wiesz, w domyśle ciemni, kabal, jak ich tam nazwać, nie zasługują na to, na co my. I czujemy się wtedy trochę lepsi, nie? Bo
wiesz, nasze ego buduje się, że my jesteśmy tacy już piękni na tej drodze i tak dalej, a oni nie. Jak to wygląda z punktu widzenia Ami? Czy ty o to pytałaś? Bo ten punkt o tym mówi, że wszyscy. Wszyscy. Tak. My jesteśmy rodziną. Po prostu są istoty, które o tym zapomniały. Tak się poddając iluzji, bardziej świadomie lub mniej, a niektóre świadomie po prostu to odtrąciły. Uparły się po prostu, że nie, one robią inaczej i już. To jest też Ziggy według mnie i według Ami tak samo. Taka umiejętność, podejście do takich istot, to jest taka umiejętność zaakceptowania tego, że istnieje coś takiego jak złość, jak smutek, tyle tylko, że to jest iluzja, poprzez którą można przebudzić się. Tak. Jak jest na przykład moment, kiedy jest już za dużo po prostu tego, co wywołuje cierpienie, to poprzez takie doświadczenia, które przecież są iluzją, ale bardzo mocną, w pewnym momencie można się przebudzić. Każdy ma inną drogę, ale to jest między innymi po to to istnieje. Kiedy... Żeby pokazać właśnie, kim jest się naprawdę. Tak. Wiesz, kiedy chyba pół roku temu rozmawiałem o odpowiedzialności tych istot, które dzisiaj rządzą, i mówiłem o tym, że no, jest jak jest, ja mówiłem do nich bezpośrednio wtedy, to trochę ludzi się obruszyło tam na czacie i mówią, jak no nie możesz tak mówić, oni zasługują na najsurowszą karę, trzeba ich powiesić na latarniach i tak dalej, nie? I ja wtedy poczułem, jeszcze nie miałem wtedy tej świadomości, ale poczułem to w tym momencie właśnie, że nie, bo słuchaj, gdyby nie oni, właściwie powinniśmy im być wdzięczni za to, co robią, bo gdyby nie oni, to prawdopodobnie nie bylibyśmy dziś w tym miejscu, w którym jesteśmy. Gdyby ten świat, w którym żyliśmy jeszcze w 2019 roku, trwał dalej w tym marazmie, w tej gonitwie za wartościami materialnymi, za konsumpcjonizmem, gdzie każdy ma szafy pełne po 200 sukienek i 300 butów i nie jest w stanie ich przechodzić w ciągu życia, to dalej budowalibyśmy taki pusty, właściwie martwy dla mnie świat. A oni spowodowali to, że myśmy się przebudzili, że zaczęliśmy dostrzegać inne wartości. Tak, i wiesz, Ziggy, jeszcze do tego bym dodała, co, o czym ty powiedziałeś, to, żeby wystrzegać się po prostu karmienia w sobie nienawiści. Złości, pragnienia zemsty, zadośćuczynienia i tego typu. Jeżeli się właśnie poznało już to źródło, którym się jest, weszło się w tą przestrzeń, ten stan, no to jak czuć nienawiść? Tak. No po prostu to odpada. To po prostu odpada. I wiesz co, teraz mi się przypomniała jeszcze taka opowieść o dwóch wilkach i podróżniku. Okej. Tak streszczę to jak najkrócej. Był sobie podróżnik, który szedł pewnego razu taką polną drogą, po której obu stronach rósł piękny, taki wiekowy las. I w pewnym momencie podróżnik tak z pewnej odległości zaczął widzieć dwie postaci po obu stronach tej drogi. I jak się zbliżał, zaczął zauważać, że są to dwa wilki. Jeden siedział po jednej stronie drogi, to był wilk biały,
a drugi siedział po drugiej stronie drogi. To był wilk czarny. Ten biały, ten podróżnik zauważył, jak nadal szedł w ich stronę, bo stwierdził, że uciekać to jest bez sensu, bo one prędzej czy później, a właściwie prędzej go dogonią i może być wtedy mniej ciekawie, to idąc w ich kierunku coraz bliżej zauważył, że biały jest bardzo spokojny, w sumie przyjaźnie nastawiony, a drugi czarny, bardzo zdenerwowany, najeżony nawet wręcz i tak lekko warczący, ale pokazujący ogromne zęby. Aż mu się oczy błyszczały i tak widać było, że aż mięśnie drżały, że za chwilę może po prostu na niego skoczyć, na tego podróżnika. A podróżnik, zamiast uciekać, po prostu w spokoju stanął, jak najbliżej poczuł, że może. I przywitał się i z jednym wilkiem, i z drugim. I zamiast złościć się albo walczyć, to po prostu i jednego wilka, i drugiego podszedł do nich po kolei i je delikatnie pogłaskał, uśmiechając się do nich. W całkowitym zaufaniu, że wszystko dla niego jest dobrze. Strach po prostu odłożył na bok. I ten czarny wilk przestał się złościć i stał się bardzo kochany. To tak przyszło do mnie, żeby to powiedzieć teraz. No tak, obłaskawić można i jedno, i drugie. Tylko że po prostu, wiesz, chodzi o taką transformację. Mhm. Po co gonić to koło, napędzać to koło nienawiści i złości i strachu. Można inaczej. To jest kwestia właśnie wyboru. To zatem zapytajmy Ami, bo kolejne pytanie jest szóste, takie, że ona pyta o to, czy każdego to będzie dotyczyło. Zapytajmy ją. Czy omawiane zjednoczenie ze źródłem jest zatem ujęte w planie każdej istoty ludzkiej i innej niż człowiek? A mi odpowiada tak. Wszystko, co zostało przez źródło przejawione, ma wpisany w siebie powrót do niego. Można ten proces porównać na przykład do oddychania. Po wydechu następuje wdech. Po akcie przejawienia się źródła życia na różne formy następuje przebudzenie, przypomnienie sobie prawdy i co za tym idzie, powrót do źródła, do swojego wnętrza. To jest podróż, którą można przebyć w mgnieniu oka, bez fizycznego ruszania się z miejsca, w jakim się przebywa swoim ciałem. To dzieje się bez żadnego wysiłku, bez konieczności wielokrotnego wcielania się i wieloletniej nauki. Wystarczające jest tego zapragnąć i to zdecydowanie wybrać. Każdy w końcu dochodzi do tego etapu. W prawdziwej rzeczywistości, bez czasu, przestaje być istotne, kiedy dokładnie to się dzieje. Jest to dla każdego w każdym momencie całkowicie dostępne, bo każdy już tym jest, życiem przejawionym w miłości absolutnej. Wiesz, gdybyśmy w końcu zrozumieli, że czas nie istnieje, to sądzę, że byłoby nam łatwiej. No bo wystarczyłoby tylko zrobić to, o czym ona mówi w punkcie szóstym. Zrobić to. A my czekamy, aż minie jakiś czas, aby podejść do tej sprawy i w końcu ją załatwić. Ale jeśli czasu nie ma, to zrób to teraz. Tylko wiesz, Zygi, to czasem potrzeba po prostu takiej... takiego bycia ze sobą, zatrzymania się na chwilę, takiego bycia tu i teraz i po prostu porozmawiania ze sobą szczerze. Da się? Da się, da się. Nie wiem jak ty, ale ja mam najlepsze momenty na taką rozmowę. Właściwie to są dwa takie momenty. Najlepszy chyba moment wieczorem, kiedy już się kładę do łóżka i
moment, kiedy jeszcze nie zasypiam, to jest najlepszy moment. A drugi taki moment, kiedy jestem z moimi roślinami. Moment rozmowy z samym sobą. Ale wiesz, każdy pewnie ma swój taki ulubiony moment. Wiesz co, są takie osoby, które mogą nie mieć, na przykład pracoholicy, albo takie, które jeszcze do tego nie przywykły, w ogóle nie biorą tego pod uwagę. Ale wszystko przed jest nami. W czasie. Tak, masz rację, pracoholicy mogą mieć z tym problem. Przepraszam, czy ty słyszysz u mnie burzę? Wiesz co, w pewnych momentach takie silniejsze podmuchy wiatru jakby, ale to... Tak, bardzo silne podmuchy wiatru. Więc dlaczego o tym mówię? Bo gdyby się nam skończył internet, bo może tak być, kiedy jest u mnie mocna burza, to ja cię bardzo za to przepraszam już z góry. Dobrze. Ale kontynuujemy, bo czuję, że przestrzeń nam pozwoli to dokończyć. Dobrze. Zobaczmy kolejny punkt, siódmy. Siódmy, dobrze. To dlaczego wydaje się to niektórym takie trudne? Właśnie, to wydaje się takie być, bo to jest iluzja, w którą niektórzy bardzo głęboko weszli. To jest zapętlenie się w przyjętym za własny programie spojrzenia na świat, na zachodzące w nim procesy, na siebie samego, w tym, co się dzieje. I bywa też tak, że tylko jedną prawidłowość czy rozwiązanie uważa się za słuszne, tylko jedną drogę za najlepszą, albo ma się potrzebę spełniania misji w tak zwanej wyższej sprawie, itp., itd. Wynika to między innymi z tego, że doszło do wcielenia na Ziemi, na przykład z powodu zaplątania się w karmę, albo na zasadzie twierdzenia, że potrzeba rozwiązać jakiś prywatny problem, zasadniczą kwestię w jakiejś wyjątkowo ważnej dla siebie samego sprawie, lub w wyniku pragnienia pomocy innym istotom w ich zmaganiach na drodze, na której są, albo z powodu pragnienia doświadczenia siebie, życia poprzez kontakt z innymi w różnych relacjach. Tutaj ci, że trudno będzie się odnieść niektórym naszym chyba widzom do tego punktu, którzy mówią, że tak, to jest takie trudne. Tak mi się skojarzyło to ostatnie teraz zdanie, doświadczanie siebie na różne sposoby z innymi, że to jest takie pragnienie bycia świadkiem i kontaktowania się ze świadkiem tego, co się samemu doświadcza. Też tak może być. Mm-hmm. Zastanawiam się, czy... Ale nie, chyba to trzeba zostawić, bo czy można tutaj pomóc ludziom, którzy mówią, że to jest dla nich za trudne? Wiesz co, każdy, mam wrażenie, właśnie ma swój moment. Ten moment. Dla nas jeszcze, wiesz, istnieje coś takiego jak czas w tym świecie, bo się porozumiewamy na takiej zasadzie, tak, że umawiamy się na przykład na rozmowę i no cóż, trzeba czasami spojrzeć na zegarek, która jest godzina, żeby na przykład rano wstać i pójść, gdzie potrzeba. Albo nie spóźnić się. Tak, ale dobrze jest to robić właśnie z takiego punktu, że jest się już przekonanym, że to jest po prostu iluzja i to jest takie odpuszczenie sobie, pozwolenie sobie na wyluzowanie, na puszczenie. Ułatwienie, ale musisz mieć tą ufność, że tak jest. Tak, tak. No ale wiesz, Zigi, taką ufność jest trudno mieć, jeżeli się samemu tego nie doświadczyło, tego bycia w tym źródle, tym źródłem, czyli tego spokoju właśnie. I jak tutaj czytałam tych parę ćwiczeń, to takie na przykład bycie w tu i teraz, to co ty mówiłeś, że takie zatrzymanie się przy roślinach bardzo dobrze ci robi. Takie pooddychanie do wewnątrz, do siebie, skoncentrowanie się, skupienie uwagi na sercu, na wnętrzu swoim. Na przykład... To jest bardzo pomocne, to jest bardzo pomocne, po prostu krok po kroku, bez pośpiechu. Tak. Każdy ma swój sposób. Chciałem powiedzieć, że ja mam taki sposób, kiedy w ciągu dnia lubię się tak, wiesz, położyć bez żadnego planu. Nie wiem, czy zasnę, czy nie, ale w momencie, kiedy jeszcze mi się nie uda zasnąć, to po prostu świadomie kontroluję swój oddech. I tylko skupiam się tylko na oddechu.
I to jest bardzo pomocne, ale to jest mój sposób. Dla mnie to jest też jeden z głównych, z podstawowych. Po prostu gdziekolwiek jestem, jak na przykład jestem na zakupach albo coś... Trudna sytuacja w sklepie, tak? Wszędzie. Idąc po ulicy z psem na spacerze na przykład, albo właśnie jadąc z pracy do domu, stojąc w korku. Wiesz co, to miałem taką sytuację w Walmart, w tym naszym hipermarkecie tutaj w Stanach Zjednoczonych. To było na początku pandemii. Wiesz, maseczki i tak dalej, a ja uparcie nie chodziłem. No i wchodząc do sklepu, pani mi tam wręcza maseczkę, ale ja mówię, że nie, ja nie potrzebuję, jestem zdrowy, nie? Więc pani, kiedy wchodziłem do sklepu, zamknęła mi bramki. Bum, wiesz? I ja się od tych bramek odbiłem. I wtedy zrobiłem tylko taki głęboki wdech. Poczułem ten wdech. To było, nie wiem, pół minuty. Ale skontrolowałem z siebie i dostrzegłem kątem oka, że idzie menedżer i poszedłem do tego menedżera. Ja mu się nawet nie tłumaczyłem, mówię tylko do niego, jak się dzisiaj masz i tak dalej. I wiesz, i to spowodowało, że cała ta sytuacja się rozmyła. Mhm. A są takie osoby, słuchaj, dobra, no dokończ. Nie, to jest koniec, po prostu to mi pomogło. Weź głęboki oddech i zrób to, co zamierzałeś zrobić. Tak. Mi chodziło po prostu o to, wiesz, że są osoby, które właśnie bardzo czują w takim momencie złość, furię nawet. Mm-hmm. Nie, ale ja czułem zdumienie. Mówię, ale dlaczego, nie? Dlaczego ona mnie zatrzymuje? Tak. Oddech to jest podstawowa sprawa, podstawowa rzecz, którą możemy zrobić, żeby się wyciszyć, ale właśnie Ziggy, właśnie bez uciekania przed tymi emocjami, które się pojawiają. Bez uciekania przed zaskoczeniem, które po prostu jest. Mhm. Bez uciekania przed złością. Mnie tak krok po kroku nauczyły tego trzy porody na przykład. Jak coś się dzieje, trudno przed porodem uciec, prawda? No tak. To trzeba akceptować to, że pojawia się w pewnym momencie ból, zmęczenie. Może być nawet złość w różnych sytuacjach życiowych i zdać sobie z tego sprawę i zamiast ją odrzucić, odtrącić, to po prostu powiedzieć, kurczę, wdzięczna ci jestem, że przyszedłeś, smutku, złości. Mhm. Przytulam cię, wybieram bycie w spokoju. Dawaj. No właśnie. W ósmym punkcie jest o tym więcej mowy, bo ósmy punkt to wyjaśnienie tego bardziej szczegółowo. To czytam. Wyjaśnij to Ami, proszę, bardziej szczegółowo. Źródło i jego przejawienie się można przedstawić między innymi w postaci mandali lub drzewa życia. Oba symbole są na Ziemi dość powszechnie znane. Źródło przejawiło się na planie duchowym, w istotach duchowych, a następnie na planie materialnym, w istotach fizycznych, w wielu różnych wymiarach, częstotliwościach, gęstościach, rozprzestrzeniając się jak promienie od centrum mandali, jak gałęzie od pnia drzewa. Tak więc źródło jako poszczególne dusze przejawiło się również na Ziemi w poszczególnych formach mniej lub bardziej fizycznych. W pewnym momencie doszło jednak do zapomnienia, do manipulacji, jeszcze nawet zanim pojawiło się na Ziemi całkiem zagęszczone życie fizyczne. Na Ziemi na samym początku istniały istoty typowo duchowe, które stopniowo zagęszczały się w postaci świetliste, mogące poruszać się na planie fizycznym i na nim swobodnie tworzyć i jednocześnie mieć kontakt tak ze światem duchowym, jak i z materialnym. Istniały też inne istoty na innych planetach we wszechświecie i w pewnym momencie zaczęły wpływać na siebie wzajemnie w wyniku tak zwanych sporów i walk o wpływy i władzę, aż niektóre z nich trafiły na Ziemię i powstał człowiek jako jeden z elementów wielkiego łańcucha kreacji i był wielokrotnie modyfikowany, co zresztą w pewnym stopniu trwa do dziś. W sumie doszło do wytworzenia się traumatycznych przeżyć i do powstania karmy. Istoty zaczęły się przywiązywać do idei, doznań, emocji, rozumianych jako na przykład wymagające spełnienia, dokończenia.
A przecież wszystko już jest wystarczające, takie jakie jest. I wy, ludzie, każdy z was, też już jest wystarczający w każdym aspekcie swojego istnienia. Pamiętajcie o tym. Im mniej komplikujecie sobie życie iluzjami, im bardziej jesteście ze sobą sami szczerzy, tym jest łatwiej, swobodniej dla was być prawdziwym sobą. Dobrze jest zwrócić uwagę na sztukę konwersacji, klarownego porozumiewania się przede wszystkim samemu ze sobą, a dopiero potem z innymi. Ważne jest czule zaopiekować się samym sobą, jasno określić swoje cechy i potrzeby, poznać się z różnych stron, bez chowania czegokolwiek. I na bieżąco być ze sobą w bezpośrednim kontakcie, a także innych traktować jak siebie samego. Bo przecież ludzie są różnymi wersjami tego samego źródła życia. Wiesz co, pięknie to ujęła, szczególnie w tych akapitach, gdzie wyjaśniła nam, że tak naprawdę to nie jest tak, że my dziś ze świata fizycznego musimy mozolnie wdrapywać się na te obszary duchowe, bo duchem byliśmy zawsze. Ona o tym pisze, że właściwie od tego to się zaczęło. Wyszliśmy ze źródła, staliśmy się istotami duchowymi i zagęściliśmy się po to, żeby doświadczyć, a teraz tylko wracamy. To jest chyba kwintesencja tego punktu, że po prostu wracamy do tego, co już było i musimy sobie tylko przypomnieć. Tylko, że to też, widzisz, jest inaczej, bo to jest powrót z tymi wszystkimi doświadczeniami. Mhm. Tak, mamy bagaż, tak? Chcesz powiedzieć? Mamy bagaż doświadczeń, tak, ale chodzi o to, żeby przestać się do nich przywiązywać. Wiesz, niektórzy, jak zobaczyłam ten przekaz, to widziałam, że niektórzy tutaj wracają, bo na przykład bardzo się zakochali w kimś, z kim nie mogli być do końca według tego, co sami uważali. Bo na przykład ktoś, kogo kochali, zbyt, według nich, zbyt wcześnie zmarł. Mhm. To może być oprócz jakiegoś takiego właśnie bycia w poczuciu niskiej wartości i walki z czymś na przykład tak zwanym złym, to może być też po prostu pragnienie miłości, którą się przecież już jest. Rozumiem. Tak, to mi przypomina, tak próbuję obrazami patrzeć, wiesz, i to mi przypomina takie sytuacje, kiedy płetwonurek schodzi pod wodę, bo jest archeologiem i gdzieś tam penetruje miejsca, które są zatopione i ma świadomość tego, że on musi wyjść kiedyś na powierzchnię do światła i nie może ze sobą zabrać tych wszystkich rzeczy materialnych tam z dołu, tych kolumn, tych posągów, bo nie wypłynie. Więc musi być lekkim, żeby dojść do światła, opuścić to wszystko, zostawić. Ale może o tym pamiętać. Ale może o tym pamiętać. On bierze ze sobą ten bagaż doświadczeń i tyle. Tak. Tak. I tych doświadczeń piękna, zachwytu i tych doświadczeń... Trudnych, jakiegoś... kiedy się zaplątał gdzieś tam, prawda? Tak, tak. Mhm. Dokładnie. Słuchaj, a czy ten tekst, który jeszcze nie skończyliśmy, ale czy ten tekst, który ci podyktowała Ami, który napisałaś razem z nią, to myślisz, że to jest tekst ostateczny, czy też będzie się pojawiało więcej? Jestem otwarta na współpracę. Jak się pojawi coś więcej, a już tak czuję, że się pojawi na temat na przykład ciała, traktowania ciała w tych zmianach, które też przez ciało są odczuwane, czy na przykład radzenia sobie ze strachem przed zmianą, bo na przykład coś zna się bardzo dobrze i chociaż nawet tak zwane stare buty trochę gdzieś uwierają, to człowiek może się obawiać je ściągnąć i pójść na przykład na bosaka.
bo może się obawiać, tak? No bo to jest coś całkiem nowego, załóżmy, dla niego, tak? Mhm. Więc... Czujesz, że będzie. Jak o tym napiszę, to dam ci znać po prostu, ale też jestem na bieżąco otwarta na różne informacje od Ami. To, co potrzeba, tak czuję, że przychodzi. I jak będzie cokolwiek jeszcze do powiedzenia, to dam ci znać. Chociaż wiesz, Zigi, to jest też tak, że mam wrażenie, że po prostu najzwyczajniej w świecie potrzeba tego, o czym napisałam, potrzeba to doświadczyć. Po prostu to doświadczyć. I też bez sensu jest moim zdaniem uprawiać tak zwany słowotok. Rozumiem cię. A to miało być moje pytanie następne. No właśnie. No bo chciałem cię dopytać, czy to jest tak, że ty możesz się połączyć w dowolnym czasie, bo chcesz na przykład jakąś kwestię wyjaśnić i wtedy się to pojawia? Tak, tak, tak. Ale myśmy się umówiły tak, żeby to praktycznie było, wiesz, z tą taką codziennością, która mnie z kolei otacza. Myśmy się umówiły na takiej zasadzie, że codziennie od poniedziałku do piątku, 3 godziny dziennie od 10 do 13 przeznaczamy na pisanie. Jest po prostu praktycznie. To jesteśmy w dobrym czasie, jesteśmy, bo zaczęliśmy po 13. A 13 u mnie, okej. Okay. U mnie to już jest... Tak, u ciebie jest późna godzina. A czekaj, 9:30 wieczorem. To zmierzamy do końca, bo ja wiem, że ty masz też zobowiązania swoje. Słuchajcie. Jak do 10:00 skończymy, to będzie bardzo dobrze. A mamy jeszcze trzy krótkie punkty. To lećmy. Punkt 9. Mamy szansę. Mamy. Ale Zigi, bez przesady, wiesz, swobodnie sobie po prostu działajmy. Tak, ale uszanujmy też to, co ma być uszanowane. Tak, tak, mogę powiedzieć, po prostu mąż kładzie się o 10:00 spać, bo wcześniej wstaje, koło 5:00. Tak. No dobrze, to co? Numer 9 w takim razie. Jeżeli zjednoczenie w źródle życia jest już z góry określone, to jak ma się do tego stosowanie prawa wolnego wyboru? Prawo wolnego wyboru istnieje jednocześnie z tym, co jest z góry ustalone. Każdy ma wolny wybór, jak się przebudzić, oraz kiedy może to nastąpić. Jest to kwestia decyzji wynikającej z odpowiedniej świadomości, chociaż określenie konkretnego czasu jest potrzebne tylko w przestrzeni, gdzie on uznawany jest za prawdziwy, bo tak naprawdę wszystko istnieje w ciągłym tu i teraz, w bezkresnej teraźniejszości. Posłuchaj, to jest podobne do tego, o czym rozmawialiśmy przed audycją chyba, czyli o tym wolnym wyborze i wolnej woli, o tej różnicy drobnej. Chciałbym tutaj powiedzieć, jak ja widzę ten wolny wybór. Wiesz, to jest tak, że kiedy my jesteśmy w tym świecie, to my żyjemy na pewnych liniach czasowych. Ja sobie tak to wyobrażam. Nie wiem, czy ty ją pytałaś o linie czasowe, ale ja sobie to wyobrażam jako gęstwinę, wiesz, jak spaghetti makaron. Jest ich pełno, tych linii czasowych. I my żyjemy na jednej z nich, a te pozostałe, one są tylko możliwościami. Są potencjalnie możliwe. I najbliżej nas, tej naszej linii czasowej, są te, które są najbardziej rezonują z nami. Mogą być kompatybilne. I kiedy my zmieniamy swoje postrzeganie, na przykład nasza świadomość się bardziej poszerza, to mamy szansę zmienić tą linię czasową i zrobić ją sobie lepszą albo gorszą. Bo to może iść w dwie strony, prawda? Dziękuję, Lucynko. Dostałem herbatę. Zioła. Super. Prawda? I to jest ten nasz wolny wybór, że my go mamy. Bo z jednej strony świat jest zdeterminowany, bo on jest jaki jest. Ale w tym zdeterminowanym świecie, w którym jest już wszystko, bo jeśli nie ma czasu, to też i wszystko już istnieje, ciągle mamy wolny wybór. Czy dobrze to zrozumiałem? Tak, tak, bo działasz jak magnes. Mhm. Przeciągasz. Cieszę się. To punkt 10. Dobrze.
jak to zjednoczenie jest koordynowane. Są istoty, które całkowicie znają swoją prawdziwą naturę i jako w pełni świadome byty zajmują się konkretnymi zadaniami, żeby takie istoty, jak na przykład ludzie, mogli przejść wybrane przez siebie doświadczenia w określony przez siebie sposób. Istnieją one tak na planie duchowym, jak i na planie materialnym. My, Arkturianie, również do takich się zaliczamy. Jesteśmy w ciągłym kontakcie i w każdej chwili wiemy, co, gdzie i jak się dzieje. A tu mi się nasuwa pytanie, ale pewnie mi nie odpowiesz. A może tak? Dawaj. Czy zatem, Arkturianie, skoro czas nie istnieje, to my z przyszłości? Czy zadawałaś takie pytanie? To są inni my. Czyli inni my. Mną, a mi jest inną mną. Mhm. To teraz... Jeżeli wychodzić z takiego założenia, z takiego stanu, że jest się źródłem przejawionym na różne formy, to tak, to jesteśmy jednym. Mhm. To oni są nami. Tak. I ta ich determinacja do pomocy nam może wynikać z tego, że jeśli oni to zrobią, to też oni pomogą samym sobie, bo tak. Oni też są na drodze. Tak, tak, tak. Mhm. Dlatego tak ważne jest traktować kogoś innego, kto wydaje się być inny, a tak naprawdę jest przecież tak samo źródłem życia, jak siebie samego. Czyli innym ty. Tak. To jest piękne, bo to widzisz, stąd bierze się mój optymizm. Bo muszę ci powiedzieć, że we mnie jest ogromnie dużo optymizmu i dużo energii. Że wiem, że to się wszystko dobrze skończy. A ten optymizm wywodzi się stąd, że wierzę w to źródło, które tak naprawdę podzieliło się tylko po to, żeby doświadczyć, ale tak naprawdę jest jednym. Nie ma różnicy. Różnią nas tylko doświadczenia. Tak. No to 11 punkt. Już 11. Tak. Widzisz, jak ten proces się skończy, to co nastąpi dalej? Życie ciągle trwa i ciągle się zmienia. Więc ten proces, który można też nazwać pewnym cyklem, transformuje się w inny cykl. I tak, bez końca. Jak ty to rozumiesz? Że życie po prostu ciągle jest. W różnych postaciach, w różnych formach, w różnych cyklach. Swobodnie, naturalnie i bez żadnych ograniczeń. Czyli kiedy doznamy tego pełnego zrozumienia, tego obudzenia pełnego, to się nie kończy, tak? Bo mamy do zrobienia następny cykl. Musimy przejść przez następny cykl. Nie musimy. To się po prostu dzieje. No to tak, nie musimy. Mhm. Mamy właśnie... To jest natura, to tak jak rzeka, która płynie po prostu i pokonuje kolejne zakręty. Tak, zobacz Zigi, życie jest tak naprawdę wszędzie, we wszystkim i nas otacza. Aż trudne do uwierzenia, prawda? Dla wielu. Właściwie to... Wystarczy się właśnie na chwilę zatrzymać i tak prawdziwie pobyć ze sobą, bo poprzez ten stan widać miłość. Jak wiatr całuje drzewa, kiedy one kołyszą listkami. Jak zapach kwiatów otula wszystko wokoło, i zwierzęta, i ludzi, którzy akurat są w kwitnącym sadzie wiśniowych drzew, załóżmy. To jest jak pszczoła podlatuje do kwiatu albo motyl, to jest jak pocałunek miłości. Tak. Jak pada deszcz na suchą ziemię, to wszystko jest po prostu cudem istnienia, życia. Wiesz... Nawet jak się, słuchaj, Zigi, wstaje, załóżmy, mało wyspanym z rana, to powiem ci, że doceniam nawet to, bo przecież wystarczy po prostu uśmiechnąć się do siebie.
I to zaspanie w pewnym momencie po prostu zaakceptować i po prostu być swobodnie. I porozmawiać z naturą, to też jest, wydaje mi się, ważne, żeby potraktować wiatr, który nadchodzi do ciebie i denerwuje cię, bo szarpie ci twoją hydroponiką, to wiesz, ja z nim rozmawiam, mówię, słuchaj, no, dlaczego się tak denerwujesz, czemu jesteś taki szalony, słuchaj, może trochę spokoju, porozmawiajmy. I tak. Wiesz, i powiem ci, że to działa. Naprawdę to działa. Bo przecież jeżeli wychodzić z tego założenia, że źródło jest w różnych formach, to również występuje w formach na przykład duchów natury. Tak. Przecież. Wody, ziemi, ognia, powietrza. I mam wrażenie, że no sama parę razy tak właśnie doświadczyłam tego, że jak potrzeba było, żeby już popadał deszcz, a tak jak ci wspominałam i państwu zdaje się te no, słuchającym, że mieszkam w domu przy ogrodzie, to jak widzę, że już jest bardzo sucho, że już rośliny naprawdę aż tak czuć, że wołają, mówią, że im się chce pić, to już mi się zdarzyło przyciągnąć deszcz. I popadało tyle, ile potrzeba. Akurat z wodą zresztą mam bardzo bliski kontakt. Kocham wodę. Zresztą tak jak całą naturę, ale do wody mam taki bardzo mocny szacunek. Szacunek, przyciąganie, miłość. Zresztą do każdego elementu i do ziemi, i do powietrza, i do słońca jako ognia. Ale z wodą jakoś tak od kiedy pamiętam. Dobrze mi się rozmawiało. Wiesz, ja w życiu topiłem się dwa razy. A ja też. Mam strach przed wodą, przed pływaniem. Nie potrafię pływać do dzisiaj, bo właśnie z tego powodu, że mnie wrzucono i topiono mnie. Ale dzisiaj rozumiem ten problem. Dalej się nie nauczyłem pływać, ale kocham wodę. Myślę, że to jest najbardziej inteligentna istota na naszej planecie. Każda jest inteligentna na swój sposób. Do każdej jest jakiś tak, ale, taki... Ale woda jest wszędzie, w każdej istocie żywej. Tak, wiesz co, to pamiętam, jak któregoś razu napisałam to jeszcze w tamtej części tekstu właśnie Żywi ludzie, że przecież woda wszystko tutaj łączy na ziemi. I to jest właśnie woda życia. Tak naprawdę. Jeżeli Zigi błogosławimy wodę, tam gdzie jesteśmy, tą, która pada z nieba w postaci deszczu, tą, którą spotkamy w postaci jeziora, albo nawet nalejemy sobie do kubka, albo w sobie, biorąc prysznic, albo na przykład masując sobie stopy, jeżeli siebie pobłogosławimy i tą wodę w sobie, to błogosławiąc to, błogosławimy też tą wodę, która jest wokoło nas, bo przecież skóra jest tą granicą bardzo przelotową. Przecież się pocimy, tak? Woda ma różne formy, potrafi się skraplać też. Więc to jest właśnie woda życia. A jeżeli ją błogosławimy, ona zamienia się w płynną miłość, która potrafi właśnie zmienić swój stan skupienia. Pięknie i poetycko to powiedziałaś. Tak a propos, przyszła mi taka myśl, piszesz wiersze? Tak, ale wiesz co, Zigi, tak jeszcze powiem tobie a propos topienia się. Ja się topiłam dwa razy. U mnie to było tak, że raz było gdzieś tak w wieku paru latek w morzu, bo tacie uciekły majtki i on próbował łapać majtki. Zostawił swoje. Ciebie. A tak, a u mnie, no, ja byłam na materacu i mi materac się po prostu przewrócił. Jako, że byłam małym dzieckiem i nikogo w pobliżu, to zamiast się przestraszyć, to zauważyłam, odruchowo w ogóle powietrze złapałam i zauważyłam, słuchaj, te cudowne kolory nade mną. Tak widziałam, wiesz, od góry, jak rozprzestrzeniają się promienie słońca w wodzie,
jak jakaś wspaniała zresztą meduza przepływa nade mną. I to było takie bardziej zachwycenie się. Mhm. I dopiero jak tata mnie w końcu wyciągnął, to pamiętam, że jak mama zaczęła tam na brzegu, jak sobie stała, krzyczeć coś do taty, to dopiero wtedy zauważyłam, że o, jestem pod wodą. Jakieś takie przeżycie, jakieś takie straszne miało być. Mhm. I tutaj widzisz, jest ważne, jak reagują dorośli, jak reagują inni wokoło ciebie. Mhm. Bo albo tata, albo mama w pewnym momencie się zorientowali i tu im jestem bardzo za to wdzięczna, bo mi powiedzieli w tym momencie, jak już wyszłam z tatą na brzeg, zobacz, jaka to była piękna przygoda. O. I zapamiętałam to jako piękną przygodę. Tylko później, po latach, już przypominając sobie o tym, będąc samemu matką, wiedząc, jak ta chwila potrafi zmrozić krew w żyłach, to tak sobie przypomniałam, że no, można było postąpić na różne sposoby, a u mnie zostało takie zachwycenie się tą wodą, tym, że ona, że się czułam, jakbym latała. Wiesz? Była latała. Była dla siebie piękna. Tak, dlatego Zigi, wiesz, możesz na przykład w pewnym momencie, jeżeli zechcesz, po prostu, wiesz, zaprzyjaźnić się z tą wodą na zasadzie wejścia pod prysznic na przykład. I ucieszenia się z tego, że ona po tobie spływa, że daje ci możliwość orzeźwienia się, zrelaksowania, takiego odprężenia po prostu wszystkich mięśni. Bardzo dobrze wpływa na cały organizm, tym bardziej jak się na przykład człowiek myje na zmianę, taką cieplejszą i chłodniejszą wodą. Tak, tak. Nie jest tak, że tak jednak w zimnej wodzie się myje, takiej naprawdę zimnej, albo maksymalnie do 35 stopni. Lubię w cieplejszej wodzie umyć sobie włosy, a potem w chłodniejszej się wypłukać na przykład. Tak wiesz, tak uśmiechnąć się. Robiłem to, w tej chwili nie, ale wiesz, zimą, kiedy przychodzą problemy jakieś tam przeziębieniowe czy coś takiego, to ja już nie pamiętam, jak się nazywał ten człowiek, jakiś Niemiec, który polecał właśnie kąpiele nóg na zmianę w gorącej i zimnej wodzie. No i powiem ci, że to rewelacyjne, dlatego że na drugi dzień było wszystko okej. A może kojarzysz, Zigi, takiego człowieka, który nazywa się Wim Hof? I on zdaje, tak, tak, że... kojarzę, ale to nie on, to nie on. To był ktoś inny. Stara książka, pamiętam tą książkę jeszcze w Polsce, miałem taka, wiesz, zużyta już mocno, chyba 1918 rok, czy coś takiego, nie? Napisana po polsku. No. Tego nie kojarzę, ale chodzenie na bosaka w sumie to jest bardzo zdrowe, bo to jest akupresura naturalna. Czyli tak, takie ale właśnie... i te kąpiele pod prysznicem na zmianę w zimnej i ciepłej wodzie, czy nawet gorącej i zimnej. Powiem ci, że jak widzę energetycznie zmiany kolorystyczne w człowieku i sama też odczuwam, to zimna woda powoduje to, że się bardziej zamykają czakry na przykład. A ciepła bardziej je otwiera. Z tego co widzę, bo widzę też po prostu kolory energii, energię. O, tego nie wiedziałem, tego mi nie powiedziałeś jeszcze. Zigi, to jest, słuchaj, no 40 parę lat. No tak. Słuchaj, ale jeszcze przed nami wiele audycji, to pewnie mi opowiesz. Na dzisiaj już będziemy kończyć pomału, bo mnie będą za chwilę wzywały kolejne obowiązki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Chciałbym dwa słowa do widzów powiedzieć. Słuchajcie, jeśli wam się spodobało, to napiszcie do nas, skomentujcie. Jeśli chcielibyście o coś zapytać Noemi, to też napiszcie. Jeśli wam się podobało, albo nie podobało, to też napiszcie. Na pewno każdego maila takiego prześlę do Noemi. No i co? Do następnego razu. Do następnego razu. Wdzięczna jestem wszystkim i tobie, Zigi, też. Ja tobie też. Ja tobie też. Musiałbym powiedzieć tak, siostro, bo ja też czuję się blisko związany z Arcturianami. To do miłego zobaczenia, bracie. Do miłego zobaczenia. Trzymaj się, pa. Pa.